Witam Was w drugiej części z zadaniami zawierającymi pojęcie wzajemnego położenia dwóch okręgów. No i żeby nie tracić czasu, przejdźmy do zadania drugiego. W zadaniu drugim mamy podane dwa równania dwóch okręgów, okręgu O1 i okręgu O2. No i mamy określić wzajemne położenie tych dwóch okręgów, czyli stwierdzić właśnie, czy są styczne, przecinające się, czy rozłączne. No i jak sobie poradzić w ogóle z takim zadaniem? Po pierwsze, my musimy te równania okręgów sprowadzić do tego równania, z którego my jesteśmy w stanie wyznaczyć punkt, w którym jest środek okręgu i promień okręgu. Czyli do równania, które będzie wyglądało w ten sposób: x minus a do kwadratu plus x minus b do kwadratu równa się r kwadrat. No to jak to zrobić? To może po kolei. Weźmy sobie pierwszy okrąg. No i zapiszmy to równanie. Mamy x kwadrat plus 8x plus y kwadrat minus 10y. I ja sobie już przeniosę tą piątkę na drugą stronę, czyli mam, że to jest równe minus 5. No, czyli musimy coś dodać albo coś odjąć, żeby zwinąć te nasze fragmenty, które ja tutaj tak rozdzieliłam, we wzory skróconego mnożenia. Czyli patrzmy, mamy x kwadrat plus 8x, czyli na pewno musi być x. To jest nasz fragment 2ab, czyli 2 razy coś razy x. No to widać, że tym cośem musi być czwórka, bo 2 razy 4 razy x daje nam 8x. Czyli skoro to musi być czwórka, to mamy plus, więc tu będzie plus 4 do kwadratu. No ale żeby to było równe temu, to jeszcze tu musimy dodać fragment plus 16. No skoro tu dodaliśmy, to po prawej stronie również. Dalej mamy plus, no i widać, znowu będzie nawias. Pierwsza liczba do kwadratu u nas to jest y. Drugi fragment to jest 2ab, czyli 2 razy coś razy y, czyli 2 razy 5 razy y, bo 2 razy 5 daje nam 10. Jest minus przed tym wszystkim, więc będzie minus 5 kwadrat, no i żeby to było równe, to musimy tu dodać jeszcze fragment plus 25. Widać, że y kwadrat minus 10y plus 25 zwija się właśnie do tego, dlatego te liczby dodajemy. Skoro dodaliśmy z jednej strony, to żeby wszystko było prawdziwe, dodajemy również z drugiej. No dobrze, no to napisaliśmy, jak to wygląda, więc równa się, no i wyliczamy, ile mamy po tej prawej stronie. Tu widać, mamy 20 plus 16, czyli 36. Czyli jesteśmy w stanie znaleźć, wyznaczyć środek okręgu i promień. Środek okręgu, może oznaczmy go literką O, tutaj będzie miał współrzędne minus 4 i 5. Wszystko się zgadza, bo widać, że tu musi być x minus a, czyli nasze minus a to jest plus 4, czyli a to będzie minus 4. No i tak samo tutaj y minus 5 to ma być x. Ojejku, przepraszam, tu napisałam 2x i tu oczywiście musi być y, bo mamy dwie współrzędne, które się tutaj zmieniają, dwie zmienne. Czyli y minus b to ma być y minus 5, czyli minus b to minus 5, więc minusy się skracają, czyli nasze b to jest 5. No a promień, widać, że to jest równe promieniowi do kwadratu, czyli 36. Musimy spierwiastkować i wziąć tą liczbę dodatnią. Czyli nasz promień tutaj to będzie po prostu 6. No i to samo robimy z drugim równaniem. Czyli tak, znowu przepisujemy w ten sam sposób. Mamy x kwadrat plus 10x plus y kwadrat plus 4y. No i to ma być gdzieś równe minus 13. No i tak, co my musimy zrobić? Znowu widać, że mamy x do kwadratu, więc musi być x plus 2ab. Dwójka, nasze a to x. No i zostaje jeszcze piątka, żeby to wszystko się wymnożyło do 10, czyli ma być plus 5 do kwadratu. No czyli tu musimy dodać 25, więc z drugiej strony również dodajemy 25. No dobrze, i to samo robimy z y-kami, czyli mamy plus, widać, pierwsza liczba to będzie y, plus 2ab, czyli plus 2 razy y i jeszcze coś, i tym cośem widać u nas musi być plus i dwójka. W takim razie, tak, i do kwadratu. W takim razie musimy jeszcze tutaj dodać to 2 do kwadratu, czyli 4, więc z drugiej strony również dodajemy tą czwórkę.
No i wyliczamy, ile to nam się równa. I to nam się równa minus 13 plus 25 to jest 12 i plus 4, czyli 16. Czyli wyznaczamy, mamy, tu sobie podkreślimy i tu napiszemy nasz drugi środek okręgu, oznaczymy go literką S. I tu mamy minus 5, minus 2 i promień mamy równy 4, bo pierwiastek z 16 to jest 4. To możemy sobie to wszystko, może powinniśmy to bardziej zapisać tutaj. Mamy o współrzędnych minus 4, 5 i promień równy 6 i S o współrzędnych minus 5 i minus 2 i R równy 4. Tak, wszystko się zgadza, wszystko dobrze przepisałam, więc teraz możemy przejść do tego, co nas tak naprawdę interesuje, no ale zanim zrobię trochę miejsca, czyli co my musimy konkretnie zrobić? Musimy znaleźć te liczby, które pojawiają się w tych wszystkich równościach i nierównościach, które określają nam, jakie jest to wzajemne położenie tych dwóch okręgów, no i potem stwierdzić, w jakiej relacji te liczby ze sobą są. Czy jakieś są sobie równe, czy może zachodzą jakieś nierówności? No dobrze, więc szukamy. R mamy, to może jeden R oznaczmy dużym R, żeby to nam się jakoś różniło. Czyli mamy R równe 6 i R równe 4, no ale brakuje nam jeszcze liczby OS, czyli odległości między punktem O i punktem S. No a to wyliczamy wszystko ze wzoru, czyli mamy pierwiastek z. No i od jednego środka okręgu, od współrzędnych jednego środka okręgu odejmujemy współrzędne drugiego środka okręgu, czyli od S-a odejmujemy współrzędne O. Czyli mamy minus 5 minus minus 4 do kwadratu i dodać minus 2 minus 5 i do kwadratu. No i ile my otrzymamy? Równa się, czyli uprościmy sobie najpierw wszystko, czyli mamy minus 5 plus 4 do kwadratu plus minus 7 do kwadratu. Zatem mamy minus 5 plus 4 to jest minus 1, do kwadratu to będzie 1, minus 7 do kwadratu to jest 49, czyli mamy tak naprawdę pierwiastek z 50, a pierwiastek z 50 to po prostu 5 pierwiastków z 2. No i te liczby, które nas jeszcze interesują, to nie jest konkretne 6 i 4, tylko to jest albo ich suma, czyli 6 plus 4, czyli 10, albo ich różnica. I tutaj moduł tak naprawdę nie będzie potrzebny pod warunkiem, że my weźmiemy te liczby w dobrej kolejności, no a bierzemy w dobrej kolejności, bo bierzemy 6 minus 4, 6 minus 4 równa się 2. Gdybyśmy wzięli 4 minus 6, to ten moduł faktycznie byłby potrzebny, bo wyszłoby nam minus 2, a tego wolelibyśmy uniknąć, a moduł z minus 2 to wiadomo 2, czyli wszystko się zgadza. No to teraz porównajmy te liczby. No spójrzmy może najpierw na tą ostatnią liczbę, którą znaleźliśmy i na OS, bo porównujemy tylko OS z sumą albo różnicą promieni. Czyli widać, że nasze 2 jest na pewno mniejsze od 5 pierwiastków z 2. No dobrze, ale to jeszcze nam wszystkiego nie mówi, no bo może zachodzić ten warunek, a może być w tym samym czasie coś ze sobą styczne. Albo faktycznie może być tak. Na pewno widać, że w tym momencie już wykluczymy to, że te okręgi są rozłączne. Rozłączne wewnętrznie. Bo widać, że dwójka jest mniejsza, czyli różnica R-ów jest mniejsza, a nie większa od naszego OS. Czyli zostały nam jeszcze te dwie pozostałe opcje. Aha, i widać, że wykluczymy również to, że okręgi są styczne wewnętrznie, bo ta różnica jest mniejsza, a nie równa. Czyli już te dwa podkreślone fragmenty wyrzucamy tak naprawdę. No co dalej? No to porównajmy jeszcze 5 pierwiastków z 2 z dziesiątką. No i widać, że tutaj również będzie zachodziła nierówność, czyli że 5 pierwiastków z 2 jest mniejsze od 10. Dlaczego? No możemy sobie to porównać, jak poniesiemy te liczby do kwadratu,
Tu otrzymujemy 5 pierwiastków z 2 podniesione do kwadratu, to jest 50, a 10 podniesione do kwadratu to jest 100. Inny sposób, żeby to jakoś porównać ze sobą, no to widać, że 5 razy pierwiastek z 2 na pewno będzie mniejszy od 5 razy 2, co jest równe 10, no bo pierwiastek z 2 jest mniejszy od 2, więc 5 razy pierwiastek z 2 musi być mniejszy od 5 razy 2. No dobrze, czyli otrzymaliśmy teraz, że... ojejku, tutaj dopiszę jeszcze, bo zapomniałam. Otrzymaliśmy teraz tak naprawdę drugą nierówność, czyli nie ma równości, więc styczne na pewno te okręgi nie są. Czy są rozłączne? No, odległość jest mniejsza, a nie większa od sumy, czyli to też nie są okręgi rozłączne. No i otrzymaliśmy dokładnie to, co jest podane w tych nierównościach przy okręgach przecinających się, czyli różnica promieni jest mniejsza od odległości między środkami okręgów, a to jest mniejsze od sumy promieni. Czyli stwierdzamy, że te okręgi są, że się przecinają. Przecinają się. Dobrze. Czyli tak, no myślę, że to zadanie nie było ciężkie. To teraz możemy przejść do małego zastosowania właśnie tego pojęcia wzajemnego położenia dwóch okręgów. Następne zadanie mówi o tym, że my mamy teraz już nie dwa okręgi, ale trzy okręgi. Z czego? Tak, mamy trzy okręgi. Tak naprawdę tylko mamy podane środki tych trzech okręgów. I jest jeszcze podana ważna informacja, że one są parami styczne i zewnętrzne. Przepraszam, parami styczne zewnętrzne. Czyli, że te okręgi, skoro trzy, to mniej więcej musi wyglądać w ten sposób, że jest gdzieś jeden okrąg, z drugiej strony drugi okrąg i trzeci okrąg tak, że jest styczny do każdego z tych dwóch pozostałych. Czyli tu mamy jeden punkt styczności, drugi i trzeci. No i co my jeszcze wiemy o tym wszystkim, kiedy my mamy taką sytuację? No to my wiemy, możemy sobie tu zaznaczyć te punkty, czyli mamy gdzieś punkt O, mamy punkt S i mamy punkt P. No i ten promień jednego okręgu plus promień drugiego okręgu w sumie dadzą nam odległość między punktem O i P. Tak samo jest z OS i z PS. Czyli inaczej, nawet bez tego rysunku, my wiedząc, że mamy środki jakichś okręgów, które są parami styczne zewnętrznie, to wiemy, że odległości między ich środkami mają być równe sumie promieni. Czyli tak naprawdę wystarczy, że my zapiszemy te nierówności, które my znamy. Ale tak, oznaczmy sobie może RO, to jest środek okręgu, przepraszam, to jest promień okręgu o środku w punkcie O. RS, promień okręgu o środku w punkcie S. No i analogicznie RP to będzie promień okręgu o środku w punkcie P. No i widzimy, że RO dodać RS to będzie równe odległości O i S. Tak, czyli dokładnie to, co mamy podane w tej równości. Czyli jeden promień plus drugi promień to jest odległość OS. No dobrze, no to liczymy tą odległość. Czyli mamy po kolei tak, 4 minus minus 6, czyli 4 plus 6 do kwadratu plus 0 minus 0, czyli 0, to już tego nie będziemy pisali. Czyli otrzymujemy, liczba ma być dodatnia. 4 plus 6 to jest 10, czyli mamy 100 pod pierwiastkiem, czyli 10. Dobrze, dalej. Mamy jeszcze RS plus RP i to ma być równe SP. No i znowu liczymy. 2 minus 4 do kwadratu plus 4 minus 0, też do kwadratu, otrzymujemy 2 minus 4, to minus 2 do kwadratu, czyli 4.
4 minus 0 to 4 do kwadratu, czyli 16, czyli plus 16. To jest pierwiastek z 20, a pierwiastek z 20 to inaczej 2 pierwiastki z 5. No i ostatnia opcja, czyli RP plus, tak, mieliśmy już O z SM, mieliśmy S z P, czyli jeszcze P z O, czyli plus RO ma być równe odległości PO, czyli minus 6 minus 2, minus 6 minus 2 do kwadratu i dodać 0 minus 4, czyli minus 4 do kwadratu i to wszystko pod pierwiastkiem, no i otrzymujemy minus 6 minus 2 to minus 8 do kwadratu to jest 64 plus minus 4 do kwadratu, czyli to jest 16, czyli plus 16. W sumie to jest 64 plus 16 daje nam 80, czyli mamy pierwiastek z 80, a pierwiastek z 80 to jest, to są 4 pierwiastki z 5, o ile się nie pomyliłam. 16 razy 5 daje nam 80. Tak, w takim razie 16 wychodzi przed pierwiastek, czyli mamy 4 pierwiastki z 5. No dobrze, no ale co teraz zrobić, jeżeli wypisaliśmy takie 3 równania? No skoro 3 równania, 3 niewiadome, to otrzymaliśmy układ 3 równań z 3 niewiadomymi. Czyli tak naprawdę zwykłe liczenie. Postaram się to szybko zrobić, ale jak to zrobić najłatwiej? Po prostu z każdego równania coś wyznaczamy. Z pierwszego równania wyznaczę sobie RS, czyli mam RS równa się 10 minus RO. Z drugiego równania wyznaczę sobie RP, czyli napiszę, że RP u mnie to będzie 2 pierwiastki z 5 minus RS, ale RS już wyznaczyłam, więc ja sobie jeszcze wskoczę z tym RS-em do tego równania, czyli mam, że RP to jest tak naprawdę 2 pierwiastki z 5 minus 10 minus minus R0, czyli plus R, nie R0, tylko RO. No i to zostawimy już w takiej postaci. No i jeszcze ostatnie równanie, czyli stąd coś wyznaczamy i stąd wyznaczmy sobie, skoro RP tu mamy wyznaczone, to pewnie chcielibyśmy to RP wstawić tutaj, więc wyznaczmy RO. Czyli mamy RO równa się, tu mamy wynik 4 pierwiastki z 5 minus RP. Czyli mamy 4 pierwiastki z 5 minus RP. No dobrze, no to to nasze RP możemy wstawić do tego równania, czyli mamy RO równa się 4 pierwiastki z 5 minus, i tu mamy minus 2 pierwiastki z 5, minus minus 10, czyli plus 10 i jeszcze minus RO. No to upraszczamy, to RO przechodzi na drugą stronę, więc mamy 2 RO i to jest równe 4 pierwiastki z 5 minus 2 pierwiastki z 5 to 2 pierwiastki z 5 i plus 10, już się nic z tym nie zrobi. Widzimy, że możemy podzielić to na 2, żeby wyznaczyć, nawet musimy, żeby wyznaczyć RO, czyli RO to jest pierwiastek z 5 dodać 5. No to wracamy z naszym RO do poprzedniego równania. Czyli RP teraz równa się 2 pierwiastki z 5 minus 10 plus pierwiastek z 5 i plus 5. Czyli RP po uproszczeniu to będą 3 pierwiastki z 5 minus 5. No i wracamy do RS. RS to będzie 10 minus RO, czyli 10 minus pierwiastek z 5 i minus 5. Czyli otrzymujemy, że RS jest równe 5 minus pierwiastek z 5. Mam nadzieję, że wszystko widać. W każdym razie wszystko powiedziałam. Wszystkie liczby otrzymaliśmy dodatnie. Można to sobie wszystko sprawdzić, czy to faktycznie są liczby dodatnie. No i wyznaczyliśmy. Mieliśmy znaleźć promienie,
No i znaleźliśmy z tego, korzystając z tego, że okręgi były styczne zewnętrznie. No i tyle, jeżeli chodzi o to zadanie. Mam nadzieję, że już nie będziecie mieli problemu z różnymi zadaniami, które będą zawierały pojęcie wzajemnego położenia dwóch okręgów.